Michał Cieślak, jutro walka z Lauren Rewajd w Grudolu, a dzisiaj odbyło się wydarzenie i całkiem spokojnie w porównaniu z tym, co na przykład działo się przed Kalęgą. I u Ciebie spokój w Grudolu. Tak, widzę, że to jest taki przeciwnik, że jest zawodnik trochę pokroju mojego, także nie, no po co to szczekać przed walką, w trakcie ważenia, wiesz. Dochodzimy jutro do walki, zrobimy robotę na pewno dobrą, żeby się wszystko kibicom podobało, tak? Ty wolisz, jak są jakieś emocje, jak jesteś tak podkręcony, czy taki spokój ci też pomaga? Nie jest obojętny, wiesz, ja i tak się nakręcam sam przed walką, także obojętny. Powiedz, jak był przygotowany, bo miałeś, wiadomo, swoje problemy osobiste, to musiało się w jakiś sposób odbić na tym, co się działo na sali, czy poradziłeś sobie z tym? Nie, poradziłem sobie z tym wszystkim, przygotowania przebiegły bez zakłóceń, także podtrzymywaliśmy wszystko z trenerami, z trenerem to, co mieliśmy zaplanowane, także żaden trenik nam nie umknął. Trener się powiedział, że po jakimś czasie już wszystko było okej, okay, tak? No wiadomo, że tam, wiesz, 2-3 dni coś tam w głowie się działo, co nie, bo to się nie da ukryć, że nie, ale później puściło. Sprawowałeś między innymi z Mateuszem Masternakiem, zawodnik światowej czołówki, boksujący o światowe tytuły, były mistrz Europy. Jak się czułeś po tych sparingach? Bardzo dobrze. Zrobiliśmy chyba 6 rund z Mateuszem, zrobiliśmy 9 z Mateuszem. Na sam koniec w środę zrobiłem z Mateuszem chyba 4 rundy. Także bardzo dobrze, bardzo miło te sparingi wspominam. Sparingi z Nikodemem Jerzeckim, sparingi z Kamilem Bodziochem. Ukrainiec przyleciał na sparingi, ten sam, który był przed Radczenko. Także bardzo, bardzo mocna praca. Grudola rozpracowany, bo nie wiem, czy oglądałeś, ale na przykład na treningu tym medialnym w Pruszkowie boksował cały trening z odwrotnej pozycji. Czy zwróciłeś na to uwagę? Zwróciłem na to uwagę, ale ja też mogę boksować cały trening z odwrotnej pozycji. Ostatnio też zmieniałeś pozycję w ringu. Dokładnie, to może on też jakieś tam myszki przyszykował, wiesz, no zobaczymy. Aha. Czym się ta walka będzie różniła od walki z Diablo? Bo Diablo wiadomo, jak boksuje, tam było takie bezpieczne boksowanie, polowanie na kontrę. Jak będziesz ty boksował? Nie wiem, zobaczymy wszystko jutro. Aha. Można sobie, wiesz, dużo gadać, tutaj mówić, tłumaczyć. Jutro jest walka, czas na walkę. Trzeba wyjść do ringu, zrobić swoje. Będziemy rozmawiać po walce, czy wam się podobało, czy nie. Aha. A będzie się podobało? Myślę, że będzie. Wiesz, dobrze się czuję, najważniejsze, żebym się dobrze czuł. Dobrze się czuję, jakoś ta waga mnie teraz tak jakoś nie osłabiła. Wszystko jest okej. Okay. Zmienia się ten twój boks. Wcześniej byłeś takim narwańcem, na siłę boksowałeś. Ostatnia walka pokazała, że potrafisz boksować. No na pewno pracujemy nad tym wszystkim z trenerami, także z trenerem. Andrzejem Niczykiem, także wiesz, cały czas wyciąga wnioski, on mi też cały czas powtarza, chłodna głowa, robi swoje, żeby się bawić tym, wiesz, wiadomo, że to jest niebezpieczny sport, ale żebym po prostu wchodził z takim nastawieniem, że wchodzę i robię to, co kocham, co nie? To jest najważniejsze, żeby się nie spinać i tyle. Grudola mówi, że nie będzie polował na siłę, no to jak się trafi, to wykorzysta okazję. Ty wychodzisz do ringu z założeniem, żeby go znokautować, czy po prostu boks i coś po prostu boks, a jak sobie wyboksuję, wiesz, jak go trafię, to też już na pewno nie będę odpuszczał. Wychodzę boksować przede wszystkim. Tomek Wawiloński mówi, że już jesteś gotowy na walkę o mistrzowski pas. Też tak czujesz? Nie wiem, zobaczymy. No zobaczymy już o walkę. To wszystko też dużo wyjaśni. Także wiesz, powoli, spokojnie. Myślę, że do celu. Czego ci życzę? Zdrowia i szczęścia. Także pomyślność, tak jest. Dzięki. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców.